Kochani, zapraszam Was na Get Ready With Me. Będziemy sobie razem rozmawiać, ja będę właściwie mówić do Was i będę się malować od zera do tego makijażu, który teraz mam na sobie. Jest to mój zupełnie pierwszy w życiu taki film, taki materiał. Nigdy tego wcześniej nawet dla siebie nie nagrywałam, także bądźcie wyrozumiali. Także zapraszam. Patrzę na siebie tak w kamerze i jest mi strasznie dziwnie. Nigdy wcześniej nie robiłam makijażu w sypialni, nigdy wcześniej, ale mam już wszystko przygotowane. W łazience jak robię makijaż, to wszystko jest w takich miejscach, że biorę to bez żadnego myślenia, a teraz będę musiała się pewnie zastanowić, co mam zrobić. No i dobrze, zacznijmy. Wezmę jeszcze spinkę do włosów. Mam taki klips do włosów, zepnę sobie, bo już mam włosy zrobione. Znaczy umyte i wyprostowane. Mam na twarzy już nałożoną pielęgnację, także zacznijmy od tego, jak będę się malować. To nie jest tutorial, aby pokazać Wam, jak używać kosmetyków. W jakiś tam, wiecie, jak to zrobić, tylko pokażę Wam, co ja robię codziennie. Każdego dnia mój makijaż taki dzienny, taki naprawdę codziennie tak samo się maluję, tak właśnie teraz zrobimy. Będę Wam pokazywała, co używam i jak ja to używam. Także zacznijmy od bazy. Światło jest takie. Dobrze, to jest moja baza pod makijaż z firmy Avant. Nałożę sobie trochę. Tu mam lusterko, więc będę się patrzeć tutaj dosyć często. Powiem Wam, że to nie jest mój pierwszy film na YouTubie, ale kurczę, prawie mi się ręce trzęsą z nerwów. Nie czuję się aż tak strasznie komfortowo pokazując swoją twarz bez makijażu, ale właśnie przez to, że moja twarz tak całkowicie się zmienia, jak prawie że jak zupełnie inna osoba, pomyślałam, że pokażę Wam, co robię i jak to robię. Może kogoś zainspiruję w jakiś sposób albo cokolwiek, albo nawet odpowiem tym samym na pytania, dlaczego na przykład maluję się codziennie, bo ja się maluję codziennie, słuchajcie, i wcale mi to nie sprawia żadnego problemu, tylko czasem się nie chce. Ale dobrze się czuję, jak już mam makijaż na sobie, także teraz trochę widać dlaczego, prawda? Teraz będę nakładać podkład. Mój podkład to Estée Lauder Double Wear. Są podzielone opinie na temat tego podkładu. Mój kolor to jest 2WO. Nie wiem, czy widać. W to znaczy warm i tu jest warm vanilla, bo mój odcień skóry jest taki żółtawy, nie różowawy. I warm vanilla, ten numerek, to jest po prostu kolor mojej skóry. To jest absolutnie kolor mojej skóry. I ten double wear używam od wielu lat i absolutnie go używam. Nie jest dla mnie za ciężki. Właściwie są podkłady, które są cięższe. Jest takie mocne makrycie i mi to bardzo odpowiada, bardzo dobrze się w nim czuję, on się po prostu tak wtapia w skórę, jak dla mnie jest absolutnie fantastyczny, do końca dnia wytrzymuje, nawet jeżeli się gdzieś przetrze, bo wiecie, na przykład mechaniczne są rzeczy jak wycieranie nosa, zwłaszcza jak mam katar sienny. Wiecie co, ja tak się rozgadałam, ja zazwyczaj nie daję aż tyle kropek, ale po prostu jakoś tak dałam się ponieść fantazji w tej chwili, te kropki nie są zbyt duże. Ten podkład jest mega wydajny, jego nie trzeba dużo używać, zresztą te kropki to też tylko takie pomazianie jest. Także teraz biorę gąbeczkę, gąbka jest już nawilżona i umyta, nawilżona, odciśnięta. Także teraz sobie gąbeczką rozcieram. Lubię te gąbki z Primarka, słuchajcie, bardzo dobrze mi się sprawdzają. Zazwyczaj używam większą gąbkę, bo ta jest ta mniejsza, ona się tak trochę rozrosła, ale ostatnio mi się właśnie już naprawdę zużyła ta gąbka większa, a w komplecie była mniejsza i większa, także jest takiego rozmiaru. I tutaj jak oglądałam czasem dziewczyny, to widzę, że widziałam, że one omijały okolice oczu. Ja oczu nie omijam, kładę podkład też. Mam cienką warstwę tego podkładu, bo mimo że tyle kropek dałam, one były cieniutkie, to nie były takie wielkie jakieś tam chluśnięcia tej farby, chciałam powiedzieć, tylko takie malutkie, więc ja mam cienką warstwę tego podkładu nałożoną na twarz, może dlatego dla mnie jest taki wydajny, bo mi taka buteleczka starczy na wiele miesięcy, mimo że maluję się codziennie i codziennie go używam. Także rozcieram go. Taką większą gąbką mogłoby to pójść troszkę szybciej, ale to już nie ma takiego znaczenia. I rozcieram tutaj linię twarzy z szyją, ale przez to, że ten podkład jest po prostu koloru mojej skóry,
Widać to też na filmie, nie jestem pewna. Bo światło, wiecie co, nie mam doświadczenia, żeby ustawić tutaj światło, żeby jakoś tak ładnie to wyglądało, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak zacznę edytować, ale rozcieram tak troszeczkę, żeby po prostu nawet nie było takiego, już nie tyle, że inny kolor, tylko takiego linii podkładu, więc tak delikatnie wchodzę sobie na szyję. To samo jest przy linii włosów, bo nie ma nic takiego, nic mniej atrakcyjnego niż podkład, który tak ci nieprzyjemnie sterczy koło włosów, nierozterty. Także ja lecę po całej twarzy, właśnie po powiekach tak samo, pod powiekami tak samo, żeby ten koloryt już zaczął się wyrównywać i żeby to była taka jakby baza dla mojego korektora. Teraz będę używać korektor. Mój korektor to Make Up Forever i mój kolor to jest 05. Nie ma opisu tego koloru, ale mój kolor to 05 i to jest korektor, który ma pełne krycie. Słuchajcie, ma pełne krycie, jest wodoodporny. I jest napisane, że to jest ekstremalny kamuflaż, czyli Extreme Camouflage Cream. I słuchajcie, podobno używany jest ten korektor w stylizacji filmowej do zakrywania na przykład tatuaży. I ja wiem, że dziewczyny robiły na YouTubie testy tego właśnie korektora, zakrywając tatuaż, i faktycznie można to zrobić. Dlatego właśnie jest dla mnie taki atrakcyjny, bo ja mam bardzo duże cienie pod oczami, bardzo duże. Może tutaj tego tak w kamerze nie widać, bo światło na mnie pada centralnie, ale mam bardzo duże cienie i żaden korektor nie był w stanie sobie z tym poradzić, a nawet jeśli był sobie w stanie poradzić wtedy, kiedy nakładałam ten makijaż, to nie dawał sobie rady przez cały dzień, po prostu te cienie i tak wychodziły przez ten korektor, także ja kupuję sobie to. Ten korektor jest dość drogi, bo kosztuje 25 funtów, ale starcza mi chyba na rok. Taka tubka mi gdzieś starcza na około rok, bo tak samo jest wydajny, przez to, że to jest taki kryjący, bardzo mocny krem. Taki nie za gęsty, nie za cienki, nie jest jak woda, a nie jest jak taka maść, tylko taki krem. Także ja sobie wyciskam tak troszeczkę, taką malutką kropkę z jednej i z drugiej strony. Widzicie, jak mało? I teraz tak, palcem, żeby jak najwięcej tego produktu zostało mi na twarzy, bo jakbym gąbką rozcierała ten korektor, to on by wszedł w gąbkę, a mi zależy, żeby to akurat tutaj zostało na mojej twarzy. I wklepuję go. I jeżeli na przykład uważam, że potrzebuję troszkę więcej, mówię, dziwnie mi się maluje, mówiąc do kamery, więc czasem będę musiała coś poprawić niż tak jak zwykle. Więc dodaję trochę więcej. Tutaj jest, to się nazywa Dolina Łez, chyba ta tutaj przestrzeń. Więc rozcieram. I teraz robię taki cwancyk, bo ten korektor jest dosyć jasny, dużo jaśniejszy niż mój podkład. Wjeżdżam sobie na nos, żeby połączyć tą... tutaj, wiecie, rozjaśnioną przestrzeń, żeby nie było, żeby to się tak nie odcinało takim dziwnym. Ja zbiorę tą gąbkę i gąbeczką troszkę poprawiam, żeby zblendować właśnie tą linię między jednym produktem a drugim, zwłaszcza, że przez to, że to jest taki dosyć gęsty krem, nie tylko kolor się odznacza, ale też widać go. Jeżeli go nie rozblenduję, to on po prostu leży na tym podkładzie. Dlatego właśnie tam na linii takiej, wiecie, łączenia się, nie pod samymi oczami, lubię sobie jeszcze gąbką dodatkowo to zblendować. Także póki co tak mam przygotowaną twarz. Kurczę, w kamerze to wygląda dosyć fajnie. Nigdy nie widziałam siebie tak w kamerze oświetlonej, tylko w lustrze i to jeszcze w łazience przy naturalnym świetle, bo maluję się przy oknie, żeby widać było tak prawdziwie, jak wygląda moja twarz. No dobra, mając tak przygotowaną twarz, mogę się przesunąć do następnych produktów i normalnie mogłabym tutaj teraz nałożyć puder, ale zanim to zrobię, to mam bronzer, taki kremowy bronzer. Słuchajcie, spójrzcie, jak mi się złożył, już tyle mi tylko zostało. Bo go uwielbiam. Uwielbiam ten kolor też. Kiedyś go dostałam w Glossy Boxie i mam jeszcze cały produkt, bo przyszedł mi drugi raz. To jest firma Larici, ale bardzo, bardzo lubię ten kolor. I teraz tak, zanim nałożę puder, bo on jest w kremie, taki w sztywcie w kremie, to lubię sobie nałożyć trochę bronzer i ja nie nakładam jedną stronę naraz i biorę teraz gąbeczkę, ale z drugiej strony, tej czystej, i go wklepuję w taki sposób. Nie nakładam go z dwóch stron naraz,
bo on mi po prostu do tamtej pory, on by mi po prostu z drugiej strony zasechł, zanim bym się przeniosła na drugą stronę. Ja wiem, że dziewczyny robią takie wielkie trójki, jakieś tam konturowania. Mi to nie służy. Mojej twarzy, mojemu makijażowi to nie służy, dlatego ja nie nakładam tak tego bronzera dookoła wszędzie, tylko tutaj na kości policzkowe, ale bliżej włosów. Ja po prostu tak się maluję. Tutaj rozcieram trochę to, bo nie chcę mieć takiej linii, wiecie, czasem jak się zaczyna rozcierać, to gdzieś tam jest taka odcinająca się linia, więc chcemy to wszystko rozblendować. Zresztą ten bronzer, jak zacznę nakładać puder i resztę, trochę zniknie, ale lubię go mieć. I teraz robię z drugiej strony w tym samym miejscu, tutaj gdzie mam kość policzkową i ta sama strona gąbeczki, czyli nie ta, którą nakładałam podkład, tylko właśnie z drugiej. Mogę wziąć nową gąbkę do tego, ale po co? Rozcieram. Sprawdzam, czy się nagrywa, bo mam tendencję do tego, że nagrywam, ale bez wciśniętego przycisku. No dobrze. No dobrze. I tak właśnie... Widać coś w kamerze? Nie jestem pewna. I tak właśnie mam nałożony bronzer. I teraz będę używać puder, żeby to wszystko przyklepać, żeby móc się przesunąć do kosmetyków suchych. Mój puder to puder z firmy Affect. Bardzo go lubię. To jest transparentny puder. To jest transparentny puder ryżowy, matowy i bardzo, bardzo go lubię. Także robię sobie tak na wieczko. Biorę taki większy pędzel. Maziam sobie tak i teraz tak, wklepuję. Ja nie smaruję się pod tym pędzlem po twarzy, tylko go wklepuję. Tak o. I zawsze zaczynam od oczu. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy jest w tym jakaś filozofia, czy... Ale od wielu lat zaczynam od oczu i tak właśnie go klepię po oczach, po nosie. Także nie smyram tym pędzlem po twarzy jak po ścianie, bo boję się, że... Zetrę sobie ten produkt, który mam nałożony pod pudrem, czyli tam podkład i inne. I może właśnie dlatego, może to jest odpowiedź na to właśnie pytanie wcześniej. Także delikatnie, nie za dużo, nie robię jakiegoś tam dziwnego bakingu, tylko tak, żeby ten puder był naprawdę na całej twarzy, na oczach też. Na oczach też. I tak mając teraz przygotowaną twarz, mogę się przesunąć dalej. I zacznę od brwi. Jak widać, moje brwi nie są jakoś tak szczególnie pokazowe. Słuchajcie, nawet jak mam zrobioną hennę, to one po prostu są takie, że ja lepiej się czuję, jak i tak mam je pomalowane, nawet jak mam świeżą hennę, tylko świeża henna wtedy na przykład pozwala mi znaleźć kontur, gdzie te włosy są. Słuchajcie, mam teraz taką szczoteczkę, taką zwykłą szczoteczkę do... wiecie, czesania brew, więc ja sobie wyczesuję je, dlatego że właśnie ten podkład, te wszystkie pudry, to wszystko tam gdzieś było, dlatego ja właśnie wyczesuję to i zaczynamy teraz kolorowy makijaż twarzy od brwi, kurczę, coś nie mogę się wysłowić. Dobra, i w tym celu będę potrzebowała taki produkt, czyli to jest taki żel z firmy NYX i powiem Wam, że w sklepie go nie ma, ja go zamawiam online, nie wiem czy on już po prostu przestał być produkowany i ktoś ma jeszcze stary stok, ale słuchajcie, ten żel jest fantastyczny, on jest wodoodporny, nie rozciera się, jest łatwy w użyciu, też starcza na długo, ja go właściwie nawet nigdy nie zużywam, on mi prędzej robi się taki bardzo gęsty, ale też to musi zająć dużo czasu, żeby tak było. No i pokażę Wam, jak ja go używam. Mam taką tubkę. Mój kolor to jest blond, mimo że nie wygląda, ale blond. I on mi akurat idealnie pasuje do włosów. I mam do tego taką tackę. Słuchajcie, ja tej tacki używam właśnie do tego, ale ona jest z firmy Make Up Revolution i była załączona do takiego produktu, do cieni do oczu foliowych. Bo te cienie powinno się trochę przesypać czy przełożyć na tą tackę i tam był taki olejek czy takie coś dziwne, to się powinno wymieszać, a potem nałożyć z powrotem, coś takiego, to było w zestawie. Ja po prostu sobie tego używam do tego produktu, tak mi jest wygodniej, ale można przeznaczyć tak naprawdę cokolwiek, szczerze powiedziawszy dosłownie cokolwiek, nawet kawałek papieru można sobie na to przeznaczyć. Także wyciskam sobie małą tutaj ilość, coś takiego mniej więcej, bo dużo tego nie potrzeba. Mam do tego taki bardzo cienki pędzelek. Tu jest, o to jest z Inglota akurat, o to możecie sobie akurat znaleźć. Z Inglota numer 31T.
Inglot. Nie wiem, w którym momencie się ostrzy. Ja mam chyba problemy ze wzrokiem, wiecie, ale musicie mi zaufać na słowo. To jest Inglot 31T i wygląda tak. Bardzo cieniutki pędzelek, tak żeby było można narysować kreski. Tylko słuchajcie, ja się nie bawię w takie zupełnie kreski. Zobaczcie, co ja robię. Po prostu pokażę Wam, co robię. Zaczynam tutaj od tej części środkowej, żeby zaznaczyć, gdzie jest to załamanie. I lecę też od dołu, gdzie troszeczkę produktu biorę, troszeczkę ciągle pobieram. I o, sobie maluję. Nie mam namalowanych kresek, tylko praktycznie zamalowywuję te brwi. I... i mnie tak akurat odpowiada. Bo to nie jest takie zamalowanie, jak na przykład taki widać, niektóre dziewczyny mają jakby flamastrem zamalowały sobie te brwi, tylko te moje włosy są widoczne jak na żywo, jak się na nie spojrzy zwłaszcza, to są widoczne, bo one tam są. Tylko ma się takie wrażenie, jakby były bardzo zagęszczone. Jakby było ich bardzo dużo. I ja sobie po prostu tak delikatnie maluję. I teraz lecę z drugiej strony. Dla mnie najważniejsze w tym pędzelku jest to, że właśnie na końcu tutaj mogę sobie tylko taki zostawić ostry ogonek. Myślę, że są pi razy drzwi równe. Te brwi. Na moje potrzeby są równe, chociaż widzę, że prawie nie są, ale to nie jest kwestia mojego makijażu w tej chwili, tylko tego, jakie są. Dobra, teraz jak brwi są zrobione, to chciałabym nałożyć na nie żel, żeby je po prostu utrzymać w tym miejscu, tam gdzie są. I trochę średnio wygląda, jeśli chodzi o to opakowanie, ale pokażę Wam mimo wszystko. To jest, bo wiecie, jak mam te brązowe, no to tam w środku się zaczyna robić po prostu też trochę brązowo. Mam taki żel z firmy BFF do brwi. Słuchajcie, kamera mi się przegrzewa. Jasny gwint. Dobra, nałożę szybciutko. I teraz przejdę do oczu. Ciekawa jestem, ile mi wytrzyma kamera, bo jestem trochę w pośpiechu. Dobra, przyspieszę. Słuchajcie, biorę paletkę z firmy Zoeva. Ona już jest trochę zużyta, naprawdę, ale uwielbiam ją. Firma Zoeva Coco Blend. Uwielbiam tą paletkę. I słuchajcie, spójrzcie, jak ona wygląda w środku moja. Tego beżowego już nie ma, bo ja to zużyłam na samym początku. Używam te kolory namiętnie, po prostu cały czas te dwa kolory, które się nazywają Substitute for Love i Freshly Toasted. Do tego, jak chcę użyć ciemny, to nie używam jakiegoś czarnego skądś, tylko używam to, czyli za każdym razem, kiedy mam trochę takie smoky eyes, ciemniejsze, to jest właśnie ten kolor. Ta paleta jest moją ukochaną wszechczasów. Mam inne też palety, ale ją po prostu cały czas używam. I słuchajcie, jako bazę na moje oczy będę używała ten kolor stąd, czyli Substitute for Love. I do tego potrzebuję taki puchaty pędzelek. On jest trochę brudny, no bo on jest od tego cienia właśnie. On jest w takim kształcie. Jest taki puchaty. Jest taki jakby szpiczasty na środku, czyli fajnie wchodzi w to załamanie powieki. I ja właśnie robię coś takiego. Biorę sobie tego cienia tak. Śmiziam sobie dookoła. I robię coś takiego. Od końca, czyli od brzegu blenduję. Po prostu to są takie mikrokółeczka albo przynajmniej ruchy cały czas, żeby ten cień nie nałożyć takimi ciapkami, tylko żeby od razu go rozblendować. Czyli tam i z powrotem mikrokółka, mikro w górę, w dół, w bok. I mam coś takiego, żeby po prostu na zewnątrz oka było więcej niż w środku. Dlatego ja zaczynam zawsze od końca i robię drugą stronę od razu. Podobna sytuacja. Czuję, że mam nie za dużo. Okej. Okej, i teraz
Lubię mieć trochę mocniejszy efekt i tak, robię to dzień. Po prostu lubię mieć mocno umalowane oczy i dobrze się w nich czuję. I trochę teraz maźnę sobie tego w taki sam sposób, tak dotykam tylko, żeby dodać takiego jakby dodatkowego odcienia, takiej głębi. I tutaj sam środek, tak z brzegu, żeby dodać tego właśnie ciemniejszego koloru, żeby to było takie, wiecie, jeszcze takie głębsze. I tak samo blenduję, tylko że już nie lecę po całej tej powierzchni, którą dawałam wcześniej, tylko tak bardziej po powiece tej ruchomej. Tam ten poprzedni cień był bardziej na powiece górnej, nie wiem czy ona się jakoś inaczej nazywa, a ten cień idzie trochę w dół i już wtedy sobie od razu tak miziam, widzicie, na końcach oczu, na końcach powiek, brzegach, widzicie, nie mam doświadczenia w takich makijażach, to i brakuje mi języka. Dobra, także górną powiekę, jeśli chodzi o podkład pod resztę cieni, jest już gotowy. Teraz biorę sobie taki pędzelek, taki mniejszy. Widzicie? Taki mniejszy, nie ostrzy się, ostrzy się. On jest też taki troszkę puchaty, ale nie za bardzo. Też jest od koloru moich cieni, w tej chwili troszkę zabrudzony. On jest taki idealny, nie jest za mały też, super spiczasty, tylko jest taki idealny do dolnej powieki, tutaj pod okiem. I robię tutaj coś takiego, że tym się już w ogóle nie przejmuję, bo tego nie widać pod moją powieką. Lubię mieć trochę ciemniej i biorę sobie ten. I bateria mi pada i się przegrzewa bateria, zaraz zobaczymy, co z tym będzie dalej. I lecę sobie tak tutaj pod dolną powieką. O. Dobra, jest ok. Następnym produktem, jaki będę używała, to jest cień do powiek w tubce, w takim płynie, kremie. On jest z firmy takiej, jak tu jest napisane. Dostałam go kiedyś w Glossy Boxie i bardzo mi się podoba. Słuchajcie, robię coś takiego, taką dwie kropki na jednej i na drugiej powiece i teraz palcem wklepuję go, on się wtedy rozciera. Nie miziam go tak jak krem, czy wiecie, jakąś pastę, w którą chcę wetrzeć, tylko tak ją po prostu wklepuję i ona się w taki sposób rozciera po całej powiece ruchomej. Jak dotknę gdzieś, to wystarczy delikatnie dotknąć. Ok, tak mam teraz gotowe już oko i jedyne co pozostało, tutaj łuk brwiowy, żeby dodać coś jasnego, i mam tutaj taką paletkę z firmy Floss, nie wiem czy widać. Ona jest też trochę zużyta, już naprawdę jest dosyć mocno zużyta. Tutaj jest kremowy cień. Ja nawet szukałam jakiegoś innego, żeby Wam do filmu pokazać, ale nie mogłam znaleźć, bo to jest naprawdę to, co ja używam, czyli w rogu tutaj ostatkami sił. Te miejsca, które mi zostały, czyli pod linią brwi, nakładam sobie taki beżowy cień, żeby rozjaśnić to oko i jeszcze dokładam sobie trochę do środka. W kącikach oczu, żeby sobie trochę to oko rozjaśnić. No dobra, tak mamy umalowane oko. Ja zazwyczaj tak zostawiam, chociaż na końcu jeszcze dodam troszeczkę błysku. To Wam pokażę, jak nie zapomnę, bo czasem zapominam dodać, ale chciałabym Wam pokazać. Także następnym krokiem, jaki wykonuję, to eyeliner. I moim eyelinerem jest taki wodoodporny 24-godzinny eyeliner z firmy 3INA. Nie jestem pewna, jak to się... wymawia. Wiem, że jak zamawiałam ten eyeliner, to było napisane na pudełku, jak go się wymawia, bo chyba nikt, bo wiele chyba osób ma z tym problem. Pierwszy eyeliner dostałam w Glossy Boxie, ale on był taki fajny, że ja sobie zamówiłam sama potem następne. Mam w sumie trzy, to jest pierwszy z nich. To jest numer 900. Wydaje mi się, że to jest numer tego eyelinera. I teraz tak, on jest super, bo ma bardzo cienki taki pisak. On jest, to nie jest pędzelek, to jest taki jakby pisak, taka gąbeczka, flamaster, ale jest bardzo precyzyjny i teraz ja maluję oko w taki sposób. Najpierw maluję wzdłuż linii rzęs. Nie naciągam oka, tylko sobie je przytrzymuję. Przytrzymuję, żeby mi się nie przesuwało wraz z tym flamastrem. Czyli nie naciągam, tylko przytrzymuję skórę, żeby po prostu
się nie przesuwała. Ale wiecie co? Nie będę mogła teraz mówić przez chwilę. Spójrzcie tylko, co robię. Od końca ja robię nie tak jak dziewczyny na YouTubie, że robią taką kreskę do góry, tylko ja robię w drugą stronę. Spójrzcie. Problem z tym eyelinerem jest taki, że on szybko wysycha, jeśli chodzi o jednorazowe takie użycie. Nie chodzi mi o nawet zużycie tego pisaka na przestrzeni jakichś tam dni czy tygodni, tylko w trakcie makijażu po prostu szybko wysycha, więc dlatego nie chciałam zbyt dużo mówić i teraz mam nierówno i zaraz się będę chciała poprawić. I zanim to zrobię, teraz zamknęłam, żeby może mi ten tusz zleciał do tego pisaka z powrotem, powiem Wam, jak ja to robię, ok? Już widzieliście, co robię. Powiem Wam teraz, jak. Od tej strony staram się pod kątem, razem z moją linią, dolną linią tutaj wodną, po prostu zrobić taki kąt do góry. I tutaj robię dokładnie tak samo. Tu widzę, że jest nierówno i zaraz Wam pokażę, jak ja to po prostu naprawiam, bo często mi się zdarza pomalować za pierwszym razem nierówno i potem będę musiała po prostu to wyrównać i już. Dobrze, spróbuję. Chwyciłam nowy eyeliner, nie dlatego, że coś mi szczególnie tutaj uwiera, bo na moje dzisiejsze potrzeby to jest zupełnie wystarczające, co się tutaj wydarzyło, ale chciałabym Wam pokazać, jak precyzyjny jest ten eyeliner, dlatego użyję nowego i chodzi o to, że, pokażę Wam tutaj na tym, chodzi o to, że ja tą linię przykładam cały bok tego eyelinera i tak po prostu przeciągam w dół, dlatego mam taki zawsze ostry ptaszek na końcu. Zrobię to nowym. Gdzie jest teraz dosyć wyraźne. Inna sprawa to, że ja mam opadającą powiekę. Powiekę mam opadającą, więc spójrzcie, co się dzieje. Jak ja się maluję, to widzę siebie taką. Ale jak rozluźnię twarz, to wyglądam tak. I teraz ta linia jest zupełnie... zanikła, po prostu ona zanika, bo ona jest zupełnie przekształcona i ja robię teraz coś takiego, żeby wyrównać mniej więcej te strony, nawet przy rozluźnionej twarzy, dlatego poprawiam tą kreskę eyelinerem cienkim pędzelkiem i właśnie tym ciemnym tutaj kolorem, który się nazywa Beans are White. Dobra. I teraz biorę, dlatego ja się nie przejmuję, czy na przykład jak ta kreska wygląda tutaj, w tych tutaj załamaniach, bo to nie jest takie ważne. Dla mnie najważniejsze jest, żeby ona była prosta i dosyć ostro zakończona. Tak ostro, jak się da. Bo wiecie, jak to jest, czasem się nie da. Więc biorę sobie trochę na koniuszek tego cienkiego pędzelka i wcieram też. Widzicie? Małymi takimi wcierciami. Jeden obok drugiego. Jeden taki obok drugiego, rozcieram tak wzdłuż, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. I tak sobie lecę po całej powierzchni powieki, tam gdzie są rzęsy. To da tym samym taką iluzję, że tych rzęs jest tak dużo, że one są takie zagęszczone. I jeśli chodzi o sam tutaj taki ogonek, to nie idę do samego końca z tym cieniem. Nie idę do samego końca, tylko robię coś takiego mniej więcej. Czasem robię wyżej, czasem robię niżej. I z drugiej strony podobna sytuacja. I spójrzcie, jak to oko się od razu zmienia, kiedy rozluźnię twarz. Widzicie? W
wciąż nie jest jeszcze idealnie, więc co muszę zrobić? Tutaj po prostu muszę dołożyć trochę wyżej tego cienia. Tak delikatnie, to już takimi muśnięciami tego pozostałościami. Nie nakładam nic dodatkowego. Jak rozluźnię twarz. Ale tutaj w tym, jak wiecie co, jak ja jestem w łazience, to lustro mam wyżej i inaczej rozluźniona twarz też wygląda niż tutaj. Tutaj aż tak patrzę w dół i tak robię spod byka, więc ta załamanie powieki jest jeszcze większe. Dobrze, jeszcze troszeczkę dołożę tutaj, bo nie chcę też, żeby tutaj było tak masakra dużo, a z drugiej strony tak mniej, więc z drugiej strony troszeczkę w równo. Czasem to tak wygląda, ale jak słowo daję, jak nie oglądacie, to zwrócilibyście uwagę już, że tak wygląda mój makijaż codziennie. Ja się w takim makijażu bardzo komfortowo czuję. Nie jest to dla mnie za dużo. Dla niektórych to byłoby już smoky eyes, takie wieczorowe smoky eyes, a dla mnie to jest dzień jak codzień. Ok, i wydaje mi się, że dla mnie jest ok. Także wiecie, jak widzę swoją twarz, to mniej więcej tak wygląda moja ekspresja. I troszeczkę tylko, bo widzę, że z drugiej strony jest więcej. Ale właśnie biorąc pod uwagę, że mam opadającą powiekę i jestem tego świadoma, to sprawdzam, jak to wygląda, jak tak rozluźnię sobie zupełnie twarz, sprawdzę, jak to wygląda. I wygląda to w ten sposób. Ok, następnym krokiem będzie linia wodna i do tego używam kredki. Słuchajcie, tą kredkę mam od kilku lat i spójrzcie, w jakim ona jest stanie. Powinnam sobie kupić nową, to jest kredka beżowa z firmy NYX, ale ona jest ekstra, a skoro wciąż mogę zatemperować i zamknąć, to ją po prostu używam, bo dlaczego nie? I ja nie ciągnę sobie powieki w dół, bo nie chcę, żebym palcami zabierała ten produkt, który już mam na twarzy, dlatego biorę sobie po prostu, o tak, nie dotykam twarzy żadnymi tam palcami, nie ciągnę w dół tej linii wodnej, tylko po prostu delikatnie sobie smudżam. Wiecie co, ja po prostu chyba mam doświadczenie już i nie mam takiej obawy, że sobie wetknę tą kredkę w oko, ale w ten sposób nie tylko odświeżam całe oko, zakrywam to, co czerwone, ewentualnie jeżeli na przykład spadł mi jakiś cień, to wtedy też po prostu tak odświeża i wyczyszcza całe oko. I tak właśnie ja zazwyczaj kończę makijaż, do tego oczywiście tusz do rzęs, ale tusz do rzęs robię na samym końcu, tylko czasami też dodam coś błyszczącego. I w tym przypadku to jest, mam różne błyszczące produkty, ale ostatnio lubię używać tego właśnie z Makeup Revolution i to jest właśnie to, od czego było to. I widzicie, jak to wygląda? Makeup Revolution Rose Gold. Tu już mi się starło nazwa, ale to była taka, to jest taki cień foliowy. Był taki moment, w którym wszyscy szaleli na punkcie tych cieni foliowych i ja sobie też takie kupiłam i teraz tak delikatnie dotykam palcem. Nie biorę żadnych dodatkowych produktów, które by mi to odchwaliły i tak tylko sobie dotykam, bo ja chcę, żeby to było takie w formie takiego delikatnego jakby brokatu, ale poświaty. Nie chcę brać żadnych klei, żadnych dodatkowych produktów, które by mi to przykleiły, bo wtedy byłby zbyt intensywny efekt, a ja chcę tylko tak troszeczkę, żeby był gdzieś tam jakiś tam blask. I też mówię, nie zawsze go używam, nie zawsze na całą powiekę, czasem tylko na środku. Teraz aż mi zaszło na górną powiekę. Ja dopiero przed chwilą sobie zdałam sprawę, tak jak powiedziałam, że robię teraz makijaż trochę jakby od dołu, zawsze od góry, a zawsze robię trochę od dołu, więc inaczej też się widzę. No dobra, jest ok. Trochę więcej niż chciałam, ale nie ma problemu. Nawet jakbym chciała trochę zakryć, to biorę ten pędzelek i trochę ściągnę tego. Przez to, że nie ma żadnego produktu, on nie jest też przyklejony na jakiś super glue. Dobrze. I tak mam zrobione oko. Teraz chciałabym zakończyć jeszcze policzki. Do tego będę używała róż. I gdzie ja mam róż? Tutaj. Mam też taki róż w sztyfcie. Ostatnio używam ten, bo bardzo go lubię. Ja lubię, jak te policzki są takie wyraźne. Nawet nie będę Was oszukiwać, że to jest jakieś takie delikatne gdzieś tam muśnięcie czegoś, tylko ja lubię, jak te policzki takie są wyraźne. Może nie też jak z lat 80., ale sami zobaczycie, jak to wyjdzie za chwilę. I to jest firma, nie mam pojęcia jaka. Pod spodem jest napisane Blossoming Blush Stick i wydaje mi się, że to jest kolor tego po prostu. Wydaje mi się, że firma albo była na pudełku, albo mi się starła. Nie ma, ale gdzieś w Glossy Boxie kiedyś dostałam. Także to jest taki piękny kolor. Widzicie, jaki to jest śliczny kolor? I ja robię coś takiego. Mimo, że to jest w sztyfcie, nakładam go na sam koniec, już na purę i na wszystko. Nie ma problemu. I teraz tak, uśmiecham się, żeby te dwa tutaj takie policzki wyciągnąć.
Widzicie? I robię coś takiego. Delikatnie. I rozcieram. Nie z drugiej strony, tylko z tej strony właśnie. Takie policzki życia, które wam dodają takiego właśnie, takiego koloru, że jesteście zdrowi, żywi i wiecie. Takie delikatne muśnięcia. I rozcieram. Ciągnę trochę ten blasz, właśnie ten róż w stronę tego bronzera. Staram się rozprowadzić ten róż mniej więcej równo, o ile się to da palcami, bo nie chcę już używać gąbki, mam puder przecież, ale mam nadzieję, że jest ok, bo mi się podoba. Jednym z ostatnich kroków jest błysk tutaj. I tak, mam z firmy The Beauty Crop Glow Milk taki rozjaśniacz. Kiedyś go dostałam też z... Nie wiem, czy widać. W którym momencie będzie widać? Kiedyś go dostałam z Glossy Box. I słuchajcie, tak mi się spodobał, że zamówiłam sobie na eBayu, bo wiecie, niektóre dziewczyny jak dostają te Glossy Boxy, to potem sprzedają to na przykład na eBayu. I ja kupiłam właśnie od kogoś. I to jest moje drugie opakowanie takie właśnie. I też mi się już zaczyna kończyć i nie wiem, co mam zrobić. Chyba sobie zamówię po prostu z ich strony jakieś może kilka. I teraz tak, mam do tego pędzelek taki. Taki pędzelek jest dosyć miękki, z firmy Beauty UK. Wcale bym się nie zdziwiła, jakby też przyszedł mi w Glossy Boxie. Dużo mi kosmetyków przychodzi w Glossy Boxie, których ja naprawdę używam. No, wiele z tych produktów, które dzisiaj użyłam, przyszło mi kiedyś w Glossy Boxie. No i dobra, rozjaśniacz. I ja bardzo lubię, jak mi się błyszczy rozjaśniacz, bardzo lubię. Nakładam go sobie tutaj, ponad bronzer. Na linię kości, ale tak nad linią, nad tą kością żuchwy, nie wiem, jak to się mówi. Brakuje mi, słuchajcie, języka do tego naprawdę, żeby się wysłowić poprawnie. Także tutaj sobie w tym miejscu, nigdzie indziej, ja nie robię tego nad ustami, na nosie, nigdzie indziej nie robię, bo mi się twarz w ciągu dnia błyszczy wystarczająco w innych miejscach od mojego naturalnego sebum, bo mam twarz cerę mieszaną. Ale tutaj z boku lubię, jak mi się błyszczy i naprawdę no po prostu ten błysk jest. Chociaż on się tak teraz w lustrze bardzo naturalnie wygląda, ale gdzieś tam jak na przykład nagrywam też, albo gdzieś tam się zobaczy w lustrze poza moim tutaj miejscem przygotowań, to ten błysk jest większy. Więc ja mówię, lubię błysk, nie wiem czy widać właśnie nawet, czy on się w tej chwili... Ale to nie jest też coś takiego, że ja maluję się czymś takim bardzo widocznym, że wiecie, że go widać z drugiej strony ulicy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie jestem pewna, wiecie, musiałabym się zobaczyć. Ale wiecie, o co mi chodzi, bo ja mam takie rozjaśniacze, które mają jakiś tam dodatkowy kolor albo taki błysk, że mocno widać. Dobra, i pamiętam o moich rzęsach, tylko że zanim będę robić rzęsy, ostatnio mi się parę razy zrobiło taka sytuacja, że użyłam spray, taki utrwalający, na pomalowane rzęsy i te rzęsy mi się posklejały po prostu. Dlatego teraz robię rzęsy zupełnie na sam koniec. Teraz będę używać sprayu utrwalającego do twarzy. W tej chwili mam taki zwykły, tani spray. Uwaga, bo mi się znowu przegrywa kamera. O, robię coś takiego. I ta twarz, ona nawet nie wygląda na specjalnie mokrą. Czuję ten, takie nawilżenie i nie czekam na nic więcej, tylko od razu lecę z maskarą. W tej chwili mam taką maskarę z firmy Maybelline Colossal, wodoodporna. Szczoteczka tak wygląda, jak kogoś to interesuje. I maluję sobie tutaj rzęsy. Maluję to w taki sposób, nie trzymam jakoś tak długo. Ja nie wiem, dziewczyny po prostu tak różnie malują rzęsy. Mnie w taki sposób to akurat odpowiada. I z drugiej strony nie maczam ciągle, to znaczy maczam w tym opakowaniu, ale wiecie, po drugiej stronie szczoteczki też jest tusz, który można użyć. Także mocno mam otwarte oczy, żeby po prostu uniknąć wsadzenia sobie tej szczoteczki w oko, bo się zdarza. Ja lubię, jak ta szczoteczka właśnie ma taki kształt, taki, wiecie, duży, puchaty, a nie te takie małe, silikonowe grzebyczki, bo mnie to strasznie skleja rzęsy. Taka duża szczoteczka trzyma moje rzęsy osobno.
I właśnie chyba po to jest taki wybór w sklepach, żeby każdy mógł znaleźć coś najbardziej odpowiadające jemu. Rzęsy mam pomalowane, nie będę sobie nic przyklejać, bo tego nie robię. I praktycznie makijaż można by powiedzieć, że już jest prawie skończony, zostały tylko usta. I jeżeli na przykład nie nakładałabym pomadki, ja w ogóle taki makijaż mam, tak jak powiedziałam, codziennie, nawet jak nie wychodzę z domu, dobrze się czuję w makijażu i taki sobie robię. I jak chcę użyć tylko balsam do ust, to używam tego kremu, bo uwielbiam go. W aptece go można kupić w Polsce za chyba 5 zł albo 6 kosztowało ostatnim razem, jakoś rok temu. I to jest Retimax 1500. Słuchajcie, sprawdźcie sobie ten, to jest taki krem do wszystkiego, taka krem z witaminą A i on jest po prostu ekstra, do ust jest super, na długo też starcza, ale ja lubię też ciemną pomadkę, mnie akurat czerwony nie służy, nie mam ani takiego kształtu ust, ani zębów do czerwonej pomadki, ale brązowy jak najbardziej, także mam tutaj z firmy, to jest, co to jest, Sleek, matowa pomadka. Błyszczące też mi nie służą. Matowa pomadka z firmy Sleek i to jest kolor Hellalicious. O, tu chyba będzie widać. Hellalicious. I dobra, nałóżmy pomadkę i skończę makijaż. Jak robię tak, to nie dlatego, żeby tak jak kiedyś się robiło, rozetrzeć to wszędzie, tylko żeby właśnie między tymi wszystkimi takimi, wiecie, załamaniami na ustach delikatnie wypełnić tą farbą jakby z pomadki. Także nie chcę, żeby mi się dolna warga odbiła na górnej. I słuchajcie, ja mam w ogóle niesymetryczną twarz, tak jak widać. I czasem ten makijaż jest mniej symetryczny niż bardziej i też mi to nie przeszkadza. I dobrze, tak wygląda skończony makijaż. Co myślicie? Powiedzcie mi koniecznie, jak Wam się podobało, czy chcielibyście, żebym na przykład robiła częściej taki film, może jakieś konkretne kosmetyki, bo ja mam ich w sumie sporo. To teraz zrobiłam taki podstawowy, czyli tak jak powiedziałam, taki mój naturalny, codzienny i ja wiem, że dla wielu osób jest on mega mocny. Ja się w takim doskonale czuję, on się fajnie trochę ściera do końca dnia, taki jest... Ja lubię po prostu, zupełnie mówię Wam, dobrze się w nim czuję. Dajcie znać, czy Wam się podobało i właśnie czy miałabym nagrać więcej takich filmów. Jestem bardzo ciekawa, a tymczasem będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i no co, do następnego. Pa, pamiętajcie o kciuka w górę.